Do tego jednak za chwilę przejdziemy, póki co skupmy się na wiadomości samej zainteresowanej, która twierdzi, że przez 2 miesiące nikt jej nie poinformował, że musi swoje rzeczy zabrać z domu. Napisała też, że korzystanie, dotykanie czy ubieranie czegoś, co nie jest własnością chłopaków, jest totalnym brakiem szacunku. Julia Żugaj nawiązuje tutaj... Dobra, i ogólnie z jednej strony ma rację, bo dotykanie cudzych rzeczy bez zgody jest totalnym brakiem szacunku, ale z drugiej strony, kurwa mać, Julia Żugaj chwilę później napisała, że ona tych rzeczy nie odbierze i one mają iść na śmietnik. Dlaczego ktoś nie może dotykać rzeczy, które mają iść na śmietnik? To co, to na śmieci wyrzucisz, ale człowiekowi kurwa nie dasz? Bo nie rozumiem. Więc tak szczerze, podejście strasznie chujowe z jej strony, to po pierwsze. A po drugie, wyobraź sobie taką sytuację, stary, że wynajmujesz mieszkanie teraz. I w tym mieszkaniu znajdują się w szafce cudze rzeczy. Dzwonisz do właściciela mieszkania, mówisz: dzień dobry, proszę pana, jest taka i taka sytuacja. Czy ta osoba odbierze te rzeczy? I ta osoba nie daje znaku życia przez miesiąc. Co byś zrobił? Bo ja tak szczerze bym je kurwa używał, dlatego że jest to moje mieszkanie i rzeczy znajdują się w moim mieszkaniu, więc zostały porzucone, kurwa, nikt nie mówi, że chce je odebrać. Do filmu z 6 lipca tego roku, na którym... Więc niezależnie od tego, czy chciała wyrzucić wszystko, czy tylko część, to uważam, że w momencie, w którym nie wykazujesz inicjatywy, żeby iść po swoją własność do cudzego mieszkania, to nie masz prawa, kurwa, narzekać, nie? Widać, jak ekipa Goats wesoło bawi się strojem bardzo uroczej żółtej kaczuszki, jak rozumiem należącym do Julii. Julia Żugaj w swojej wiadomości dodała, że w domu nadal mieszka jej asystent Kuba i te rzeczy są pod jego opieką. W związku z tym Sylwester Wardenga zapytał Kuby, czy pytali go o możliwość użycia tej kaczuszki na filmie i nie zgadniecie, co odpowiedział. Ej, nawet ciebie wtedy pytała, czy możesz założyć te kaczuszki. Tak, okej. Mamy zatem do